nocnej ciszy. Specjalny nastrój, chwila grozy. Słychać takie ciche odgłosy stąpania. Stop, 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 stop. Otwierają się drzwi toalety. Ciemna, nieduża postać. Kredką pisze Andrzej Tu, gwiazdka A. W jednej ze szkoły podstawowej w Opolu co jakiś czas jakiś mały, a może i duży chuligan wypisuje ten napis na drzwiach toalety. Trochę się śmieję, bo tak, z jednej strony należałoby chuligana złapać i kazać mu wylizać te drzwi, no bo w końcu niszczy wspólne mienie. To też nauczyciele bardzo się sprawą przyjęli, ale nie dlatego, że mały chuligan niszczy drzwi, tylko dlatego, że wszyscy od razu przyjęli sobie do głowy, że Andrzej Du, gwiazdka A, to musi być na pewno głowa naszego państwa. Rozpoczęto, słuchajcie, wielkie dochodzenie. Zabrano wszystkim dzieciom zeszyty. Ktoś tam nawet się bawił w grafologa. Tylko, że we mnie rodzi się taka dziwna wątpliwość. No mam kilku znajomych Andrzej. Jeżeli ja teraz na którymś vlogu zdenerwuję się i powiem, że Andrzej to jest duża kurwa, to czy też już wyczerpię znamiona obrażania głowy państwa? Czy my, kurwa, naprawdę nie wpadamy już w paranoję? Ja wiedziałem, że po dojściu PiSu do władzy mogą się dziać w tym kraju dziwne sprawy, ale no nie przypuszczałem, że te sprawy będą już tak horrendalne i że to wszystko tak będzie, kurwa, ośmieszało nasz kraj. A może nawet inaczej. To wszystko bardziej nas ośmiesza jak kraj. Andrzej Du. A. Czy to obraża? Przypomina się mi w tym momencie pewien dowcip. Facet miał papugę, a ponieważ nie bardzo lubiał policjantów, to oczywiście w domu na tych policjantów nadawał jak cholera. Papuga jako zwierzę inteligentniejsze od niejednego, podchwyciła temat i zawsze, kiedy sobie zażywała siesty na parapecie okna, obrażała przychodzącego dzielnicowego, mówiąc do niego: Andrzej, ty dupo! Policjant początkowo bardzo to jakoś próbował stolerować, udawać, że nie słyszy, no ale w końcu każdy ma swoje nerwy. Któregoś dnia wszedł do właściciela papugi i mówi: proszę pana, jeżeli ta papuga jeszcze raz na mnie powie: Andrzej, ty dupa, albo ty dupo bardziej, o, to dostanie pan kolegium takie, że pan będzie musiał tą papugę chyba sprzedać, żeby się wypłacić. Facet troszkę się, ten właściciel trochę się zdenerwował, wziął klatkę z papugą do pokoju i mówi: słuchaj, ty opierzona kurwo, jak jeszcze raz zaczepisz tego porządnego dzielnicowego i powiesz do niego: Andrzej, ty dupo, to ja ci wszystkie pióra powyrywa. Mija ze dwa dni, papuga zażywa siesty, dzielnicowy przechodzi, a papuga woła: Andrzej! To dzielnicowy zatrzymuje się, podchodzi bliżej, przekonany, że ona dokończy to sławetne zdanko, a on oczywiście wyżyje się na Bogu ducha winnym właścicielu, i mówi: no co? A na to papuga:
Ty kurwa już dobrze wiesz co. Dedykuję to opowiastkę nauczycielom szkoły numer 9 w Opolu. Cześć.